Siedzicie wygodnie, a więc posłuchajcie. Dawno, dawno temu w Irlandii był śpiewak, poeta, bard, muzyk. Nazywał się O'Shin. Śpiewał tak pięknie, że ludzie przyjeżdżali z najdalszych krańców Irlandii, a także przychodzili na piechotę, żeby jego posłuchać. Pewnego dnia do tłumu słuchającego O'Shina przyłączyła się księżniczka Niamh. Była piękną, młodą kobietą. Przyjechała na wspaniałym białym koniu. Przyjechała z krainy Tir na Nog. Była to bajeczna kraina wiecznej młodości. Ludzie nie starzeli się tam. Żyli w wiecznym szczęściu. Słońce cały czas tam świeciło. Deszcz nigdy nie padał. I rzekami płynęło mleko i miód. Kiedy Niamh usłyszała wspaniały śpiew O'Shina, od razu się w nim zakochała. Pomyślała sobie tak. Słyszałam wiele śpiewających ptaków, a także wielu pieśniarzy. Słyszałam słowiki śpiewające wieczorem i skowronki rano. Słyszałam drozdy, makolągwy, ale nikt nie śpiewał tak słodko jak ty. Zakochała się w O'Shinie, a on w niej. Byli bardzo szczęśliwi. Niamh namówiła śpiewaka, żeby pojechał z nią do krainy Tir na Nog i nigdy się nie zestarzał. Kiedy opuszczali Irlandię, wszyscy żegnali ze łzami w oczach ulubionego śpiewaka. Biały koń pogalopował przez wzgórza Connemara, a potem na grzbietach fal przez ocean. Cały czas na zachód. Prędzej, prędzej. Aż w końcu na horyzoncie ukazała się mityczna kraina Tir na Nog. Tego kraju. Oni również pokochali O'Shina. O'Shin stał się ulubieńcem wszystkich mieszkańców Tir na Nog. Każdego dnia zbierali się oni w wielkiej sali i słuchali jego pieśni. Kiedy minął rok, O'Shin tak zaczął tęsknić za Irlandią, że błagał Niamh, aby pozwoliła mu choć na parę dni
pojechać i zobaczyć swoich rodziców, przyjaciół, krewnych. Niw była bardzo smutna. Powiedziała, jeżeli tylko dotkniesz ziemi w Irlandii, od razu się zestarzejesz i nigdy już nie powrócisz do Tiernanog. Ale Oisin nie mógł już dłużej być szczęśliwy w tej cudownej krainie. Więc Niw powiedziała, jest pewien sposób. Dam ci mojego rumaka białego. Jeżeli nie dotkniesz ziemi w Irlandii, to będziesz mógł powrócić do Tiernanog. Oisin obiecał jej, że nie zsiądzie z konia. I znowu koń, tym razem na wschód, pogalopował po grzbietach fal, unosząc Oisina, którego tęsknota wiodła do może niedoskonałego, ale jakże ukochanego przez niego kraju Irlandii. Kiedy przyjechali do Irlandii, Oisin nie mógł poznać tego kraju. Ludzie byli ubrani zupełnie inaczej. Dom jego rodziców zarosły chwasty. Nikogo ze znajomych nie było. A kiedy zapytał o swojego ojca, czy wiecie, gdzie jest Finn? Ludzie powiedzieli, Finn? On umarł 300 lat temu. I wtedy Oisin zorientował się, że czas w Tiernanog płynął zupełnie inaczej niż czas w Irlandii. Że jeden rok w Tiernanog to aż 300 lat w Irlandii. Smutny zawrócił konia, aby pojechać znowu do Tiernanog. Po drodze spotkał człowieka, który próbował wielki, ciężki kamień dźwignąć na wóz. Poprosił go o pomoc. Oisin nie odmówił. Nie zsiadając konia, pochylił się i jedną ręką leciutko wrzucił ciężki kamień na wóz. Ale wtedy zdarzyło się coś bardzo tragicznego. Mianowicie pękła klamra popręgu. I Oisin spadł na ziemię. Momentalnie zmienił się starca. Niedługo umarł, ale pieśni o nim, a także utwory jemu przypisywane, żyją w Irlandii do dzisiaj. Dziękujemy za wysłuchanie tej opowieści.